Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Enter the Matrix. Tutaj ostatnio zakończyłem i co, lecimy? Rany boskie. Ale jeszcze tylko jakbym wiedział jak, to by było cudnie. Czekajcie. O Jezu. To będzie chyba... To będzie trudne. Chcę omijać te przeszkody, jak się da. Będę tu strzelał, ile się da. Pełno tych robotów tutaj. Jezu. Myślałem, że to mnie zatrzyma, ale te rury mnie jednak nie zatrzymują. Można je do nich strzelać. Więc naparzam tylko ile się da. Czekaj, czy to się powtarza, ta trasa. I co trzeba tak naprawdę zrobić? Ja tak nigdzie nie mogę zerkać gdzie indziej, bo skupiam się tylko na tym. A, te rury rozwalam, no, no, no. Chciałbym wszystkich tutaj pokonać. Ale widzę, że nowe przybywają. Może chodzi o to, żeby się wydostać. Straight down. It is our only chance to outrun them. But it's uncharted. I don't know what's down there. We are about to find out. Jeszcze mi dzwony biją. Na dokładkę. Dobra, lecimy dalej. Strasznie to... o Jezu, strasznie to cicho jest. Rany boskie, nic nie widzę, słuchajcie. Jeszcze jakbym wiedział, gdzie mam frunąć, to by było cudnie. Dobra, chyba mam. Tu? Ja pierdzielę, nie ma tutaj... O matko, nie widzę, gdzie mam... Dobra, nieważne. Jesus. To jest dziwne. Nie wiem, gdzie mam frunąć. Ej, serio. Gdzie jest jakiś punkt zaczepienia? O rany boskie. Gdzie? Gdzie? Znaczy wolałbym jeszcze raz to zagrać, bo serio, albo się tekstury zlały ze sobą, a teraz już mam czarny ekran, bo generalnie nie wiem gdzie. Chyba strzałki, o, patrzcie. Wywaliło mnie poza mapę, dobra, nieważne, wracam na mapę. Jezu! To jest dziwne, no ale dobra. O, wiecie o co chodzi? Ach. Ani się cofnąć. Może do góry, może tu? O. Dobra, coś mi się udało. Rozbijam te rury. Jezu. Nie chcę znowu wpaść w ten dziwny wir. No koniec. No właśnie o to chodzi. Nie chciałem tego. Jeszcze tutaj jest ten dym i ciężko jakby się odnaleźć w tym. Niesamowite. Znaczy uważam, że to jest niedopracowane, bo ja wymyślam. No nie wiem, sami zobaczcie. Trzęsie mi się ekran. Przyciszyłem trochę, więc nie słychać aż tak wszystkiego. Jezu, no i znowu nie wiem, gdzie lecieć. Aha, tu.
Niby tu jest gdzie strzałka, nie? Mnie prowadzi, więc jak coś to się trzymam tego. Czasem rura mnie zatrzyma, nie? Mój Boże. Dziwne to jest, powiem wam. O Jezu. O Jezu. Nie, nie, nie w tą stronę, w tamtą. Teraz mi tam każe. Czy wy to widzicie? Czy to tak ma być? Przecież to się nie da. Gdzie ja jestem? Tu. No i co teraz? Aha, tam. Dobra. Lecę dalej. No i koniec. I znowu nie wiem gdzie. Tu. Też nie. Tam. Nie. Każę do góry. Strzałka do góry. Ale to też nie jest to, co bym chciał. Najgorsza rzecz w tej grze, jak na razie, to auto tu się chowa, słuchaj. Jezu. Jeszcze autem jak cię mogę, ale tu? Boziu, no dlaczego to robicie? Holy shit, what's that? It's tracking us. I think I can lose it. Can you take that thing down? I've got a shot. Aha, czyli jeszcze. A już się cieszyłem, że będzie koniec tej jazdy. Bo ja tutaj tak naprawdę to nic nie widzę. A jak ja miałem niby to pokonać? To jest jakaś... Nie, spacja, nic. Nie, bo zastanawiałem się, czy... Bo strzelam, ale na oślep tak naprawdę. No to by było na koniec. To by było na tyle, jeśli chodzi o moje fruwanie. O Jezus Maria, chciał się stąd wydostać jakoś. O, Jesus. Teraz jest dobrze? Nie. W drugą stronę. O, tam. Nic za mną nie leci, więc jakby... Nic nie strzelam. Jak na razie. Jezu, nie wiem, czy to jest dobry pomysł strzelając w te rury, bo... One mi zasłaniają praktycznie cały punkt widzenia tu. Tylko, że z jednej strony muszę, bo mnie zatrzymują, nie? Armed and ready. How long do we have? Eight, seven, we gotta wait until they're all in range. Five, three, two, come
more. One. Steady, steady. Shit now! Punch it now! Now! What if they don't find us? They will. How do you know? I just know. What do you think will happen after that? I don't know. But I got a feeling it's gonna be one hell of a ride. In less than 12 hours, the machines will breach the dock walls. Oh no. Jigs up, here they come. Give me full power, full system. Are we too late? Mr. Anderson, welcome back. It ends tonight. Neo. He fights for us. Nice to have something to look forward to. Indeed it is. Okej. Okay. Czyli koniec. Czyli to tak jakby wydarzenia przed filmem, nie? Później pokazali, co będzie dalej. Można obejrzeć film. Tak mi się wydaje. W każdym bądź razie udało mi się przebrnąć przez fabularny tryb, jeśli chodzi o Niobe. Można też sobie zagrać oczywiście Ghostem, ale nie będę tego robił, wiecie? Już wam mówię dlaczego. Po pierwsze, z tego co widziałem na YouTube, bo pozwoliłem sobie obejrzeć, jak ktoś inny tam gra, ale nie wszystko przewijałem, tylko chciałem zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. To się bardzo powtarza. Te lokacje są praktycznie takie same. Tam chyba może trochę jest tam jakieś walki z helikopterem. Widziałem, że on walczy na przykład, a Niobe nie walczyła z helikopterem, tylko Ghost. W każdym razie coś takiego tam jest, ale jest wszystko jedno i to samo. Dlatego ja sobie odpuszczę, może was zachęcę, może wy sobie zagracie Ghostem. Ja sobie owszem zagram, ale nie będę tego nagrywał. Może wam pokażę teraz na samym końcu jeszcze, jak się pożegnam, to kilka takich scenek właśnie z jego udziałem, bo spróbuję sobie zagrać, chociaż nie wiem, czy do końca dojdę. Dlatego, że gra ogólnie mi się nie podobała. Nie chcę jej krytykować aż tak, wiecie, bo może ma jakichś fanów, nie chcę nikogo urazić, że tak powiem, bo to jest typowa gra właśnie dla fanów Matrixa. Ja nim nie jestem i to jest gra taka, wiecie, dla mnie jak na raz. Nie, na pewno nigdy do niej już nie wrócę, tak jak do innych gier, takich starszych. Po prostu nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. Biegnie się cały czas, naparza się tych przeciwników i biegnie się, nie wiem, nic się praktycznie nie robi, tylko no dobrze, że jest te slow motion, to takie nawet fajne to jest, ale tak to poza tym to nic. Jeszcze może jakby coś było do zbierania, to by może było fajnie, jakby się jakieś znajdźki zbierały czy coś, a tak to pruje się do przodu i cały czas eliminuje tych przeciwników. W pewnym momencie robi się to bardzo nudne. Takie jest moje zdanie. A może się mylę? No nie wiem, nie wiem. W każdym razie bohaterka bardzo mi się podobała, dlatego chciałem sobie spróbować i zagrać w to. I to by było na tyle, jeśli o to chodzi. Tak, pokażę wam jeszcze kilka może scenek, bo odcinek ten będzie krótszy. Nie wiedziałem, że to już koniec. No to na końcu te sterowanie tym latającym statkiem, to było jakaś porażka. No ale dobra. Jakoś przez to przebrnąłem. Pokażę wam właśnie kilka filmów z udziałem Ghosta i ich, słuchajcie, mam w planie nagrać kolejną serię, też na podstawie filmu, nie będę zdradzać, niespodzianka. Także zamiast Enter the Matrix pojawi się kolejna seria, też taka właśnie no, kinowa, no, można tak powiedzieć, w każdym bądź razie na podstawie filmu, na którą już teraz was zachęcam i zapraszam. No i co mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego, trzymajcie się, cześć. Please exit through the
closed. You're gonna have to leave now. Sparks, the elevator's out of action. Okay. All right, found a blueprint. Give it to me. Looks like the elevator would have taken you right to our P.O. box on the second floor. Here we are. Head to the freight elevator in the back of the sorting area. Then what? Then hope it's operating. You're not supposed to be here. Almost there. It's the next street. Did you see any of them? He was right in my sights! I don't even know where the shots came from! Now! Okay, get back up here now!
Come on. Oh, sh- Now. Keep going. Alone. Move in. Move in. Attack! Drop in!